Masz rację, bodziec do działania. Tak, to prawda. Kawa też jest bodźcem i też do działania. I to jest fakt, że tutaj w tym momencie warto skorzystać z tego, bo to też jest ta królewska wiedza. Po to, żeby zwrócić uwagę na pewne elementy, czyli tutaj mówimy o aspektach, które budują przed nami przestrzeń, którą tą przestrzeń możemy wykorzystać w odpowiedni sposób. Bo wiesz, teraz tak, popatrz sobie na samą świadomość. My jesteśmy świadomi tylko tego, co byśmy chcieli, a nie tego, co wykonaliśmy. My nie mamy możliwości oceny samych siebie, co na przykład dużo łatwiej pokonują tą barierę osoby, które są na przykład innego wyznania, nazwijmy to, wiesz, którego. O których mówię bardzo często Jan Paweł. I teraz biorąc to pod uwagę, że takie istnienie formy zabezpieczenia i tutaj dla tamtej grupy to jest kabała, a dla nas jest to astrologia, która jest zupełnie niewykorzystywana, a wręcz nawet traktowana jako wiedza nieczysta, jako wiedza zła, jako wiedza. No, nie ma co się dziwić, mądrość jest złem. Człowiek, który jest mądry, czyli buduje tak zwany lęk, a my potrzebujemy najchętniej mieć pańkę. I ta pańka w tej chwili udała się znamienicie. To trzeba przyznać, że pańka króluje w obrazie i w rzeczywistości świadomości. Zresztą, co tu ukrywać, ja akurat przy kawie też mam zamiar mieć taką audycję. Zresztą to pan Gadowski, chyba dobrze mówię nazwisko, bardzo często pokazuje tutaj, preferuje swoje smaki kaw wiedeńskich i tych wspaniałych. Ja jestem zwolennikiem i uwielbiam, tylko z tym, że nie w Polsce. W Polsce ta kawa nie jest tak dobra. Krona. Kron, nie wiem, czy ja dobrze wymawiam, ale w Austrii był przepyszny. Przepyszny. I słuchaj, z kawiarki takiej, wiesz, czy nawet się zasypało gorącą wodą, on był lekko, jest lekko kwaśny ten kron, ale on ma inne działania. I wiesz, to tak, on pobudza. Faktycznie my po śniadaniu przyjeżdżaliśmy, śniadanie było tak gdzieś godzina 6:15, już trzeba było być przy stole i całą rodziną żeśmy zjadali to śniadanie. Oczywiście ktoś się spóźnił, no to musiał czekać, aż wszyscy wyjdą i dopiero poczekać, aż pani służąca posprząta ze stołu i przygotuje dla ciebie to śniadanie. No oczywiście mi się czasami zdarzało komara przyciąć. No trudno, no życie jest życiem, a czasami po prostu Wiedeń jest no ale zawsze frau mnie tam zawsze obsłużyła i zawsze się śmiałem, jak się spóźniłem, no że muszę odczekać, jak kiszki marsza grają. Oczywiście tego bardziej Reich, a nie wiedeńskiego. No i tutaj wracając do tych dylematów. To prawda, że jedyną świadomością, ja specjalnie tak meandruję, bo wiesz, chodzi o YouTube i o te wszystkie dziwne mechanizmy czytania i spojrzenia prawdzie w oczy. To, co mnie najbardziej bawi, poczekaj. Popiję kawę.
ponieważ jest to bardzo mocna, to szklanko, właśnie szklanko, tak, tak, szkło filiżankowe. Wodą, bo jest upał ogromny. A muszę sobie podnieść ciśnienie, bo ja zasypiam tutaj w takich tych, a jeszcze czekam niedużo pracy, jeszcze związane z offsetką, bo nie rozumiemy się z informatykiem. Nie rozumiemy się. I jutro przyjeżdża, w niedzielę będę miał dyskusję z informatykiem, który mi poprawi, a nie mogę się dostać do innych informatyków. Wiesz, bo to jest taka sytuacja, że nie każdy informatyk zna się na tych wszystkich cudach, które tutaj robimy. I trzeba przepijać kawę, no bo jak się pije taką tak zwanego szatana, tak? Taką. No to nie jest ta najmocniejsza taka smułka, którą też uwielbiam, ale ja lekko przesadzam, bo ja potrafię nawet 10 kaw. Ale nie, nie, nie. To ja dlatego przeszedłem na yerbę i na przykład pozwalam sobie tylko w niektórych miejscach, tutaj jak jestem na balkonie, słonko praży, oczywiście ciśnienie mi podnosi też i staje się takim bardziej zazdrosnym o... No cóż, takie morskie klimaty. I tutaj te dylematy, tak jak powiedziałem, tutaj od kabały do astrologii, albo właściwie od astrologii do kabały, bo jest to ucieczka przecież przez Sumerów, po ataku astrologów na Boga. I oni stworzyli potem właśnie to kabalistyczne drzewo życia, które jest w pewnym, ja też to będę tłumaczył, w pewnym momencie na offsetce, tylko wiesz, to musi dawać, co tu ukrywać, pieniądze, to musi dawać dochody jakieś. W tej chwili ten cały blok jest poświęcony tyle lat i weź zwróć uwagę, ja po pierwsze nigdy nie robię tej ekspansji typu, że muszę to pokazać, że muszę to zrobić, ach i o, ach co to nie ja, a to tamto, we dziesiąte, nie. Mnie interesuje jedna rzecz. Uczciwość astrologiczna, podejście. Ja nigdzie nie wchodzę. Jak przyglądam się bardzo dobrym astrologom, naprawdę z prawdziwego zdarzenia, mamy mniej więcej porówno. Po tyle samo wejść i wiesz, nie ma problemu. Tutaj nie chodzi o to, tu chodzi o merytorykę. Ja dopiero zacznę atakować wtedy, kiedy będzie offsetka na żywo. Kiedy już będzie to na, czy na, przez Facebooka, czy przez YouTube'a, wtedy będę atakował, bo będzie mnie zależało przede wszystkim na finansach. To co tu ukrywać? No, trzeba z czegoś funkcjonować. Wiesz, tyle lat, to weź spójrz na pierwsze filmy na Asborowiecki.net, kiedy Asborowiecki.net był stworzony, te pierwsze filmy, przecież tam daty są. To jest naprawdę mnóstwo czasu. A teraz trzeba brać pod uwagę, że wcześniej była Toja i programy w Toi i też kilka lat, sporo, a wcześniej jeszcze była asystentura, też sporo i jeszcze wcześniej była nauka, też sporo i to jak się bierze do kupy i teraz wiesz, nie bierze się z tego jakby apanaży, tak? No bo żyje się oczywiście, ja żyję już z astrologii sporo lat, ale to nie jest jakaś tam rewelacja, jakby się wydawało niektórym, że tak jak opisują, że jeżeli się rzetelnie robi, nie robi się to kopiuj wklej, to jest kilkadziesiąt, ja teraz wytłumaczę, co znaczy kopiuj wklej, bo tutaj tłumaczyłem parę minut temu, to znaczy są programy astrologiczne, które po prostu wypływają 60 stron i tylko kopluj i wklej, pozmieniaj tam, poprzenoś, po to, po tamto i to będzie twój życiorys zapisany czy coś. Nie wierzę w takie życiorysy. Nie wierzę w takie kosmogramy. To jest bajka. Nikomu nie będzie się chciało 60 stron pisać dla osoby za te 200 ileś złotych, tak koledzy sprzedają 250, czy teraz może 400 parę złotych. To jest po prostu, krótko mówiąc, lekki skandal. To jest na amerykańskich stronach, możecie sobie wpisać i wam wypluje. Kiedyś taka moja sympatia akurat znalazła ten program, bo ja ten program oczywiście mam.
bo on jest przypisany programowi Astrolog. I ona mówi, no ale po co, przecież to mogłybyś wysłać i to. Ja mówię, słuchaj, to jest dla mnie, ale ja najpierw muszę zrobić kosmogram, a potem dopiero mogę sobie to przeczytać albo komuś wysłać. Jak przychodzili na początku do mnie młodzi ludzie, to ja im to dawałem za darmo. Naprawdę, jak przychodzili klienci. Ja w tej chwili nie używam tego programu ze względu na to, że no wszyscy korzystają z Krusińskiego teraz programu, a u Bogdana nie ma tego, na szczęście, bo to by było lekkie. Ten program pierwszy przywiózł profesor Leszek Weres, no nie chcę mówić ile lat temu, ale ze 20, nie na 20, to spokojnie więcej, jakieś 25, chyba w latach 80. O, to gdzie? To już 40 lat. Jak będzie możliwość, to ja zacznę. Spotkamy się w gronie takich prawdziwych nestorów astrologii, co bardzo bym chciał, bo jest taka możliwość. Chociaż nie wiem, czy jeszcze się uda, czy zebrać to towarzystwo i porozmawiać o tamtych czasach pięknej astrologii, tej podstawowej astrologii, ale ona z chwilą współczesną programów astrologicznych właściwie zmarła, bo samo zapisanie programu astrologii, znaczy tutaj stworzenie kosmogramu, trwało około 2 godzin. No najszybciej 2 godziny, no 30 minut, jeżeli ktoś był bardzo dobrze wprawiony w efemerydach i umiał znaleźć to wszystko i obliczyć, wyliczyć, to... No i teraz interpretacja. Kiedy ja w tej chwili przez 30 minut programu astrologicznego mogę interpretować, to jest pół godziny, to jest naprawdę dużo. To ja wolę poświęcić to interpretacji niż na przykład chociażby takim działaniom. Także tak to wygląda. I to są te dylematy. I to jest to, co jest podstawowe. Ja dlaczego tak dużo gadam, bo lada moment już rusza offsetka. Ja myślałem, że już ruszy. No, była ta próba oczywiście, bo musiała zaistnieć ta próba. No, pierwsza i powiadomienie, że jest. No ale jeszcze mamy czas. Bo był ten nów bardzo ważny, ten drugiego lwa. A ten lew daje nam to wejście do znaku panny i daje nam takie prawdziwe rzemiosło, taką rzeczywistość. No i zdrowie kawką, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich. Wypiłem już do końca i też kończę to moje tutaj gadanie. I pozdrawiam Ciebie też. I bardzo się cieszę, że te problemy rozwijasz na kanwie astrologii, a nie jakiegoś innego. Astrologia jest jedyną dziedziną, która, ja nie mówię tutaj nie o kartach. Karty też wspomagają, ale wtedy by trzeba było mieć swojego tarocistę czy karciarza, bo to są wróże czy wróża i astrologa. Tak jak było kiedyś na dworach, ale to kosztuje. To są ogromne finanse, a tutaj czasami problemy trzeba rozegrać w swoim ja, czyli tutaj w umyśle. Jest to problem, ja znam ten problem, doskonale znam ten problem, bo między innymi po to się znalazłem w astrologii. To było takie ciche marzenie, znaczy nie marzenie, tylko rozwiązywanie problemów, a że akurat astrologia. Może dlatego nie inne dziedziny, ze względu na to, że inne dziedziny nie są królewską wiedzą, wiesz, i astrologia jest jakby pierwsza, wyżej, jeszcze wyżej, najwyżej. I astrolog jest takim kimś nieosiągalnym. W rzeczywistości jest to szalenie prosta wiedza. No cóż, no co to? 12 znaków zodiaku, do tego jest przypisane 8 planet plus 2 światła, tak? Czyli 2 zostają tylko puste, ale powtarzają się.
No i co? No i to wszystko. No a potem te planety biegają na tym boisku zodiakalnym, piłkę kopią, a piłka, że jest okrągła, to niewymierne jest to. No, to zależy tylko od piłkarza. Jeżeli się jest Pele albo Bońkiem, czy teraz innym piłkarzem, chociaż najmodniejszym, no to w takim razie, no i trzeba po tym Madrycie, tak, czy tam jeszcze gdzieś biegać i szczelać. A na boisku nie są piłki dwie, tylko jest jedno. To znaczy my. No i te planety nami tak, planety nami tak rzucają. I stąd też te nasze wyrzuty po twarzy, tak? Można by inaczej. I też te dylematy nocne. I wtedy trzeba popełnić samobójstwo myśli i sięgnąć po jakiś roztwór rozcieńczonej goryczy, bo ja piję oczywiście bez cukru, bo prawdziwy mężczyzna lubi słodkie kobiety i mocną kawę. Za dużo powiedziałem, no proszę, kawa uderza do tego, no proszę, to odkrywam na Andrę Owsetki, popiję czystą wodą. Dobrze, że nie maczam w nich paluchów, nie strząsam, bo to już by było przegięcie. Ale taki był, co strząsnął. I strząsnął. I po co? I zrobił nam tylko kłopot. Gdyby pozostał, może byśmy byli bardziej racjonalni, więcej wiedzieli. Trzymajcie się, powodzenia. Trzymaj się również. I bardzo dziękuję Ci za ten wpis, bo on jest takim dziwnym wpisem. W ogóle dziwnie się wpisujesz, ale to dobrze, bo to otwiera przede mną zupełnie inne horyzonty. A te inne horyzonty są inną bajką, inną przestrzenią, inną świadomością. Skończyła się nawet woda. I kawa też przed chwilą. Do zobaczenia.